Rozwój cywilizacji człowieka powodował ciągły przyrost wiedzy. Z biegiem czasu informacji było tak dużo, że nie sposób było ich spamiętać. Dlatego zaczęto szukać narzędzia, przy pomocy którego możliwe było utrwalenie wiedzy. W ten sposób powstało pismo. Po raz pierwszy zostało użyte przez Sumerów w 4 tysiącleciu przed naszą erą i jego pojawienie się było tak przełomowe, że ten moment wyznaczał koniec prehistorii, a początek pierwszej epoki czasów historycznych, czyli starożytności. Pismo było niezbędne do sprawnego zarządzania państwem, zachowania pamięci o czynach poszczególnych władców, prowadzenia coraz bardziej skomplikowanych transakcji handlowych czy zachowania tradycji religijnej. Najstarszym rodzajem pisma jest pismo obrazkowe. Składało się ono zazwyczaj z kilku tysięcy znaków, gdyż każdy z nich oznaczał najczęściej jeden wyraz. Przykładem takiego pisma są egipskie hieroglify. Z biegiem czasu w każdym piśmie obrazkowym zaczęła się pojawiać tendencja do jego upraszczania, tak, by przyspieszyć proces pisania. Nie inaczej było w piśmie egipskim, gdzie z czasem pojawiał się jego wariant określany mianem pisma demotycznego. Podstawowym rodzajem materiału pisarskiego w Egipcie był papirus. Powstawał on z rosnącej nad brzegami Nilu trzciny. Wielkiego przełomu w dziedzinie pisma dokonali Fenicjanie. Byli oni ludem zamieszkującym wschodnie wybrzeża Morza Śródziemnego i słynęli nade wszystko z handlu. Stąd to właśnie im był potrzebny prosty, składający się z niewielu znaków sposób zapisywania informacji. Zauważyli oni, że poszczególne słowa i sylaby składają się z pojedynczych dźwięków nazywanych dzisiaj głoskami. Każdej głosce przyporządkowano określony znak, czyli literę. W ten sposób, około XI wieku przed naszą erą, powstało pismo alfabetyczne. Tryb życia Fenicjan spowodował, że ich sposób zapisu szybko zdobył popularność w basenie Morza Śródziemnego. Przejęli go zarówno Grecy, jak i Rzymianie.